Dzień dobry moi drodzy widzowie, witam się z wami w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Natalia i tam stoi mój koniczek i jeszcze jest na łące, ale właśnie przyszłam go zgarnąć z padoku, ponieważ mamy dzisiaj trening skokowy i to jest nasz ostatni trening przed zawodami, na które jedziemy i to jest taka wycieczka, że to jest hit, bo jedziemy aż do Katowic. To jest 6 godzin praktycznie drogi od nas z przyczepą, ale jedziemy tam na Akademickie Mistrzostwa Polski, więc jedziemy na wycieczkę. Także dzisiaj mamy w końcu trening skokowy. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz jeździłam na moim koniu. W sumie, nie no, jeździć pamiętam kiedy, ale nie pamiętam, kiedy skakałam. Więc dzisiaj trochę poskaczemy jeszcze przed zawodami. Dzień dobry. Zobaczcie to. To wcale nie tak, że wczoraj był kąpany, bo był tak uwalony, że nie mogłam nawet na niego wsiąść wczoraj i go wyczyścić. Bo wiecie, to było jeszcze takie mokre, jakby się położył w jakiejś kałuży. Więc od razu wleciał pod węża, ale widzę, że dzisiaj jest to samo. Tylko przynajmniej błoto jest już suche. Także może uda się chociaż to szczotką przeczyścić. W każdym razie, zabieram siwego z padoku i idziemy się siodłać. I co? Myślę, że widzimy się potem już z placu. Ciepło dziś. No. Zupełnie nie tak, jak będzie w Katowicach. Błyszczącym numerkiem, czystym wędzidłem przede wszystkim. No i czystym głowiem. No i koniem, żeby nie miał plamek. Mogłaby go jeszcze zaprać, ale to pewnie nierealne. No nie, nie bardzo. Mhm. To miałaby plus 5 sędziów. Dzisiaj za dużo na treningu skakać nie będziemy, żeby Foksik miał siłę, bo jutro jadą na zawody, czyli dzisiaj w nocy. Jutro rano o 7. Jutro rano o 7. No także trochę kilometrów ma do przejechania. Pierwszy jego taki dłuższy transport, żeby był żywy. Tym bardziej, że ma 3 dni, mam nadzieję. Że będą 3 dni. Będą starty. Także dzisiaj sobie troszeczkę tak dla rozluźnienia poskaczymy, ale nic mocno. No i zobaczymy. Są gotowi na szarpę. Sam. Ja chcę szarpę i nie będę kończyć to.
łapką. Że mam jakieś za krótkie te strzemiona. Ja nie wiem. Strony sobie najedziesz na stacjonatę w linii prostej, zatrzymasz, zwrot na przodzie, zagalopowanie, skok w linii prostej, zatrzymanie, zwrot na przodzie. Okay. Zagalopowanie, skok, zatrzymanie, zwrot, zagalopowanie, skok, zatrzymanie. Przestań! Przestań!
informacja. Teraz coraz delikatniejsza jesteś w komunikacji z nim. Im bardziej on reaguje, tym jesteś spokojniejsza. Bardzo dobrze. Zobacz, zobacz, jak już wiesz. Dzięki, galopuj! A spróbuj, jeszcze nie spróbowałaś, żebyś nie mówiła, że się nie da. Nie żartuj. On będzie myślał, że się zatrzymał. Zatrzymanie, to tylko powoli będzie. Idzie do kąpieli. Mega fu. Na 7? Fox jest w formie, nawet mu się chce. Natalka dzisiaj nawet też oczko miała całkiem niezłe. Nie było widzenia, nie było baboli. Raz było. Był babol. No. Taki chciała troszkę szybciej, ale Fox był mądrzejszy do takiej malutkiej. To był krzyżaczek chyba wtedy jeszcze, nie? Nie wiem, nie pamiętam. No, także git, starczy, wystarczy, rozkusuj go. Także no, może będzie szarfa.
pozdro. Musimy cię wykąpać. On nie chce. Nie ma wyjścia. To nie jest koncert życzeń. No. Moi kochani, dziewczyny właśnie zamawiają nam jedzonko do stajni, a ja od nich odjeżdżam. Tak, Dziunia. W każdym razie trening z Foxem już skończyłam jakiś czas temu. Wsiadłam i pojeździłam, właśnie skończyłam w sumie jeździć Winera i został mi jeszcze Ramzes i Ruda, bo chciałabym wszystkie koniki pojeździć przed wyjazdem, bo będą stały teraz przez 4 dni, więc no, żeby chociaż wiecie, tak wziąć je na rozruch dzisiaj, żeby się poruszały i pobiegały. Nie wiem, czy starczy mi sił, muszę się jeszcze zapakować, a nic nie mam zrobione, nie mam ani wyczyszczonego sprzętu, ani nic totalnie nie mam zapakowane, więc kończę właśnie jeździć Winerka, idę go rozsiadłać i co? Idę się pakować, chyba. Tak mi się wydaje. Albo zrobimy jeszcze przerwę na jedzenie. W każdym razie, podsumowując mój trening, to jestem bardzo zadowolona. Dzisiaj ćwiczyliśmy raczej tak, żebym go trzymała w dystansie i nie puszczała koniczka przed przeszkodą. I tak wiecie. I to jest stary kisielin, jedzie z K8? Tak. I tak wiecie, tylko na rozruch po linii sobie po łuku jeździliśmy na 6 i na 7 full, ale to mogliście, może, no, mogliście w sumie oglądać, zobaczyć. Całkiem spoko mi się jeździło. Myślę, jestem dobrej myśli na nasze zawody, bo ja chcę szarfę i będę ją miała. Nie no, zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. W finale stoi 105. Ostatnio w Lesznie, jak byliśmy na hampach, no to niestety trochę plany nam się pokićkały, ale za to zdaliśmy wtedy licencję, więc nie poszły te zawody na marne. I co? To chyba tyle. Jeśli Wam się podobał mój trening, to oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!